Anyways, ogólnie jest 11:30. 40. Ale jestem już w domu i... zrobię sobie jakieś drugie śniadanie. Tak. No i dam jakieś tosty. Ale szczerze nie wiem w ogóle, co mam w lodówce. Bo nie wróciłam właśnie wcześniej do domu dzisiaj. Miałam dużo lekcji odwołanych, także stwierdziłam, że nagram takie after school routine. Wiadomo, że to nie jest do końca realistyczne to, co robię tak naprawdę codziennie. Jakby z grubsza tak, ale normalnie też nie mam bardzo czasu nagrać czegoś takiego. Także wiadomo, że normalnie śniadanie jem tam w szkole i tak i tam. Ale mam dzisiaj sporo rzeczy do ogarnięcia, takich maturalnych i na jutro, znaczy się sporo. Sporo i niesporo, także... nie wiem, moja grzywka wygląda ok. Anyways, także stwierdziłam wczoraj, widząc ten szereg zastępstw, że nagram ten film. I że będę wrzucać regularnie nawet. Także spoko. I don't know. Od ostatniego czasu w ogóle uwielbiam zapiekany chleb. W sensie, że robię sobie po prostu tosty zamiast... to w ogóle ma sens. I zaczęłam znowu jeść masło. Nie wiem jak stanąć, żeby mnie było dobrze widać. Ostatnio miałam taki okres w swoim życiu, że nie jadłam masła prawie w ogóle. Myślę, że po prostu byłam dziwna. Ale ostatnio zaczęłam jeść masło, zwłaszcza jak robię sobie właśnie grzanki i ono się tak super roztapia. Także... jest super. Masło jest drogie z kolei. Mam dzisiaj angielski, wyjątkowo w środę. Już to normalnie mam w poniedziałki. Muszę opracować wesele i nauczyć się na francuski i porobić testy na prawo jazdy, bo nie zdałam jak coś. A ogólnie to nie wypowiadam się na ten temat za bardzo, bo jakby ze wszystkich możliwych najgorszych pytań, jakie można po prostu dostać, to ja dostałam same te najgorsze. No ale jak to mówią, w sumie to nie wiem jak to mówią, w każdym razie chodzi mi o to, że no... było mi przykro, byłam zła, ale staram się tym też jakoś niespecjalnie przejmować, jakby to jest normalne. Wszystko spoko, nawet chcę już jeździć, ale przeraża mnie trochę sam fakt, że jakby będę musiała prowadzić samochód i nie wiem, ale strasznie jest to dla mnie dziwne, bo no nie wiem, wydaje mi się, że szybko się strasznie rozkojarzam i boję się, że po prostu będę prowadziła samochód i się nagle rozkojarzę. Mam nadzieję, że nie, ale no nie wiem, ale ogólnie chciałabym już jeździć. Kiedyś miałam taki okres w życiu, że miałam tak, że nie chciałam bardzo robić tego prawka. Ja też mieszkam w małej miejscowości, więc no zdarza się tak, że czasami autobusy nie przyjeżdżają, albo przyjeżdżają bardzo spóźnione, albo po prostu potrzebuję gdzieś skoczyć. Jakby jest ciężko, bo no nie ma mnie kto podrzucić, nie ma jak. Także stwierdziłam, że wypada już chyba zrobić. Mam taki sos, on jest wow, mango i jakieś chili. Ogólnie ja jestem fanką sosów, także stwierdziłam sobie, że sobie go dam. Zrobię sobie przerwę, zwłaszcza, że od ostatnich paru dni miałam straszny taki natłok tego wszystkiego. W poniedziałek jeszcze byłam w pracy, po szkole, potem miałam sprawdzian, kolejny sprawdzian, strasznie dużo tych rzeczy. Ja. To jest giga fajne, że w tym świetle moje włosy naprawdę wyglądają na rudę. Normalnie niezbyt. That's nice. Przebrałam się w ogóle w dres. To pierwsza rzecz, którą w zasadzie robię po przyjściu do domu. Pierwsza, mam nadzieję, że jestem wyostrzona. Po drugie, mam nadzieję, że nie słychać pralki, którą przed chwilą puściłam. Po trzecie, mam nadzieję, że nikt nie oskarży mnie o kopiowanie Emmy Shamerlain za to, że gram teraz na jakimś instrumencie. Po prostu kupiłam tą gitarę i w wakacje i nie zrobiłam prawie nic w tym kierunku, żeby nauczyć się na niej grać. Oprócz nauczenia się jakoś w listopadzie początku piosenki z Barbie i Diamentowego Pałacu, wiecie, tej "Gdyby miłość dać coś chciał", ale nic już nie pamiętam, więc uczę się teraz nowej piosenki i umiem prawie nic, ale nie umiem zmieniać chwytów nawet. Ja ogólnie nie lubię się bardzo uczyć z podstaw, zwłaszcza jak sama coś robię, więc nie umiem zmieniać chwytów, nie umiem w ogóle akordów, nic. Po prostu oglądam sobie tutorial na YouTubie i uczę się z niego. I don't know. Pewnie to błąd, że tak robię, ale taka jestem. Bo myślę, że za szybko się zniechęcam. Ale ja naprawdę chciałabym się nauczyć grać na tej gitarze, tak w miarę chociaż. Uczy się w ogóle piosenki z Euforii, jeśli ktoś ogląda. Jest to piosenka Eliota. Mam w ogóle angielski za jakiś czas. Muszę jeszcze się ugotować ryż. Wiem, że zaczęłam się uczyć tego w niedzielę bodajże. Też mam beznadziejnie, już się zdarowałam, ale teraz już mi idzie lepiej, także myślę, że to ogarnę. Karki w ogóle, które zrobiłam, były pyszne. Chyba nie było tak źle. Nie gram na gitarze często, zazwyczaj gram na gitarze w najmniej odpowiednich momentach. Dzisiaj akurat, tak jak mówiłam, mam dużo czasu, ale zazwyczaj gram, kiedy muszę się uczyć. Albo robić coś innego. Idę wstawić ryż i w sumie nie wiem co, bo zaraz będę mieć angielski. Muszę odleć się umyć głowę, bo nie mam głowy od soboty? Ostatnio bardzo rzadko myję głowę, jakby nie znam się na tym ani nic, po prostu po pierwsze nie mam czasu, po drugie jakoś nie przetłuszczają mi się włosy, ja też nie chcę za dużo myć. Słyszałam, że to nie jest dobrze, ale z drugiej strony teraz już nie wiem, bo po prostu ile ludzi, tyle opinii. Ogólnie to jest już 19:30, nawet po. Ja dopiero skończyłam wesele. Muszę się jeszcze coś zjeść, umyć głowę i raczej nie zrobię dzisiaj jogi, bo zamiast zacząć to wesele wcześniej, to po angielskim zaczęłam już szukać jakichś mieszkań, jakichś studiów i nie ukrywam, że wszystko co tam znalazłam bardzo mnie zawiodło. Nie wiem co robić i funny, nie zawsze mam czas i siłę na tą jogę. Zastanawiam się, czy zrobić maskę, czy nie. Chyba zrobię, bo ostatnio moja cera jest taka dziwna, tylko nie wiem jaką. Fantastyczne zwierzęta 8 kwietnia. Spoko w sumie. Ogólnie no, nie ukrywam, że trochę mnie te studia zdołowały, także idę chyba teraz montować film. A raczej nie chyba, tylko na pewno, bo mam jeszcze chwilę. Na kolację zrobiłam dokładnie to samo, co wcześniej, bo... I don't know. Szczerze smakowało mi to i chciałam to zjeść. Szczerze nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam czas na taką moją pełną rutynę. It feels nice though. Lubię skincare. To i tak mnie to relaksuje. Te maseczki mam tu całe zaczerwione. Właśnie obejrzałam zwiastun do Obi-Wana Kenobiego. That's it! Ogólnie w tym świetle nie widać, ale tutaj na policzkach, tu z boku zrobiły mi się takie jakby od parzenia, od maseczki. Co jest dziwne, bo nigdy tak nie miałam, ale może faktycznie trzymałam ją trochę długo. I don't know. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, który mam teraz, to film na następny dzień też jest już nagrany i trzeba go tylko zmontować. So, yeah. Dziękuję za oglądanie i do przyszłego tygodnia. Strasznie mnie ekscytuje ten serial o Obi-Wan Kenobim. Naprawdę uwielbiam go i uwielbiam Ewana McGregora. Nie mogę krzyczeć, bo jest już późno. But I'm really excited.